Dzień dobry Państwu. Opowiem Państwu o roli oceanu w kształtowaniu globalnej zmiany klimatu. Ocean pokrywa 70% powierzchni naszej planety i ogólnie jego rola w klimacie jest oczywiście bardzo ważna, ponieważ jest to olbrzymi zbiornik ciepła, to znaczy w tym sensie, że nagrzać albo chłodzić ocean to jest, zajmuje setki lat. W wyniku tego, jeżeli mieszkamy nad morzem, w Gdańsku, w Sopocie, w Gdyni, oczywiście mieszkamy i znamy to, to mamy zimą dość ciepłe zimy w porównaniu z resztą Polski, a latem mamy z kolei dość chłodne lata w porównaniu z resztą Polski właśnie przez wpływ oceanu. No ale to jest normalne, tak było zawsze. Natomiast to, co chciałem dzisiaj powiedzieć, to jest to, jak ocean będzie nam wpływał na zmiany, które będziemy mieli w przyszłych dziesięcioleciach w wyniku zmiany klimatu. Zacznę tak może zaskakująco, nie od oceanu, ale od cyrkulacji atmosferycznej, od wiatrów. W wyniku tego, że nasza planeta się kręci, w wyniku siły Coriolisa mamy taki dość charakterystyczny układ wiatrów, że w naszych szerokościach wieją wiatry z zachodu na wschód, czyli właśnie mamy, jeżeli rzeczywiście wieją, to mamy od zachodu, to mamy wiatry atlantyckie, które nam powodują właśnie to, że Europa ma dość morski klimat. Natomiast w rejonie równika, w regionie tropikalnym mamy odwrotnie. Mamy wschodnie wiatry, tak zwane pasaty, po angielsku to się nazywają trade winds, czyli wiatry handlowe, bo one bardzo żaglowcom sprzyjały, bo zawsze wieją z tej samej strony, łatwo przewidzieć. Jeżeli popatrzeć na ten przekrój atmosfery, to widać, skąd to się bierze. Po prostu przy równiku ciepłe powietrze unosi się do góry, opada w strefie podzwrotnikowej, wraca z powrotem wzdłuż powierzchni Ziemi do równika, a ponieważ mamy siłę Coriolisa na kręconej się planecie, to skręca w prawo i to jest właśnie wiatr północno-wschodni. Trudniej może wytłumaczyć tak szybko, dlaczego mamy wiatry zachodnie, ale to też jest spowodowane siłą Coriolisa, ale nie jest to aż taki prosty do wytłumaczenia. To Państwu daruję. I przejdźmy do prądów morskich. Najpierw taki stary rysunek chyba z XIX wieku prądów powierzchniowych. Jak tam popatrzeć, to tak naprawdę prądy powierzchniowe są zależne właśnie bardzo mocno od wiatrów, czyli w naszych szerokościach zawsze jest w poprzek oceanu, na Atlantyku to jest Golsztorm. Znaczy on się tam różnie nazywa w różnych częściach, ale tak popularnie całość nazywamy Golsztormem. Na Pacyfiku to jest Kuroshiwo. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli w głąb oceanu, to sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Tylko jeszcze dodam, że co w ogóle rusza oceanami? Właśnie wiatry, wymiana ciepła przez powierzchnię morza i troszeczkę pływy. O tym dzisiaj nie będziemy mówić. Pokażę taki pierwszy, jaki był opublikowany rysunek tej cyrkulacji głębinowej, nazywamy termohalinową, od temperatury i zasolenia, bo na początku się wydawało, że tylko te dwa czynniki sterują tą cyrkulację. Mianowicie szczególnie ważny jest Atlantyk, gdzie widać, że właśnie na powierzchni czerwony, czyli ciepły prąd, niesie ciepło z południowej półkuli na północną. On oczywiście nie idzie tak jak na uproszczonym rysunku. Prąd zatokowy się nazywa zatokowy, dlatego Golsztorm, dlatego że jest w Zatoce Meksykańskiej, a ten narysowany przez grafika niestety nie widział nigdy Zatoki Meksykańskiej. No ale ważne jest to, że płynie powierzchnią, a wraca w głębinach oceanu z powrotem na południe. Czyli cyrkulacja oceaniczna przynosi duże ilości ciepła z południowej półkuli na północną właśnie Atlantykiem. I to nam właśnie grzeje ten Atlantyk, z którego mamy zachodnie wiatry i dlatego Europa ma taki klimat na tyle przyjemny, że Rzym ma mniej więcej tą samą szerokość geograficzną, jak tu widać, jak miasta nad wielkimi jeziorami amerykańskimi, a klimat zupełnie inny, znacznie cieplejszy, dzięki właśnie ciepłemu Atlantykowi. Jak to wygląda w przekroju Atlantyku? Otóż skąd się biorą głębokie wody w oceanie? Rzecz w tym, że jeżeli woda jest cieplejsza, to jest lżejsza i jeżeli jest mniej zasolona, też jest lżejsza. Więc ciepłe wody tropikalne na powierzchni są na tyle lekkie, że one po prostu nie są się w stanie wymieszać z tymi głębszymi. Jest taka warstwa, jak tu pisze po angielsku, piknokliny, czyli właśnie skoku zasolenia. I temperatury też przy okazji. W wyniku tego jedyny sposób, jaki woda może się dostać na dno oceanu, to jest z rejonów polarnych, gdzie jest zimna i szczególnie jeżeli jest słona, żeby była ciężka. Jeżeli woda jest zimna i słona, to jest w stanie zatonąć na dno oceanu. Czyli właśnie dno oceanu, który ma temperaturę około plus 4 stopni, to jest taka średnia temperatura wód, które spływają z północnego Atlantyku i z okolic Antarktydy, z tych dwóch rejonów, gdzie właśnie się, jak to mówią oceanografowie, wytwarzają wody głębinowe. Oczywiście one się nie wytwarzają w sensie nowej wody, ale wytwarzają się ich właściwości.
I dlaczego właśnie toną na północnym Atlantyku, a na przykład nie Pacyfiku, to jest zasolenie powierzchniowe. Jeżeli jest większe zasolenie, woda jest cięższa. Widać, że północny Atlantyk ma znacznie większe zasolenie niż Pacyfik, a jest to spowodowane układem kontynentów, po prostu w jaki sposób rozstawione są kontynenty i ile wody w atmosferze jest w stanie przejść z Atlantyku na Pacyfik, a ile z powrotem. Gdybyśmy z Ziemię zakręcili w odwrotną stronę i robiono takie doświadczenia modelowe oczywiście, to byśmy mieli bardziej zasoloną wodę na Pacyfiku niż na Atlantyku i tam by się te głębokie wody tworzyły, tam by tonęła woda, która osiągałaby największe głębokości w oceanie, ale mamy taką ziemię, jaką mamy i właśnie Atlantyk jest tym, gdzie te wody toną, a skąd się biorą właśnie z południa, przychodzi ciepła i dość zasolona woda, wychładza się w zimowych sztormach na północnym Atlantyku i w wyniku tego, że się wychładza, tonie nawet na głębokość kilku kilometrów, w wyniku czego następuje wymieszanie wody aż do na przykład 3 kilometrów głębokości, ona daje olbrzymie ilości ciepła i to jest właśnie to ciepło, które grzeje nam zimą Europę. Taki wykresik, który pokazuje, jak ciepło się przenosi od równika, który jest na środku, w prawo na północ i w lewo na południe. Czarna linia to jest wszystkie oceany i mamy po prawej stronie dodatnie, po lewej ujemne, tak jakbyśmy się spodziewali. Od równika ciepło idzie i w prawo, i w lewo, bo to właśnie dodatnie znaczy na północ, ujemne na południe. I wszystkie te kolorowe linie są podobne dla oceanów z jednym wyjątkiem, tej fioletowej, to jest Atlantyk. W Atlantyku, na całej długości Atlantyku, od południa do północy jest transport ciepła na północ. To jest wyjątek i jest to coś, co łączy termicznie obie półkule. Jeżeli ta cyrkulacja zmniejszy się lub zwiększy, to będzie oznaczało, że mniejsza lub większa ilość ciepła przepływa z południa na północ. Z dużymi efektami oczywiście klimatycznymi. To jest bardziej współczesny rysunek tej cyrkulacji. Nadal mamy czerwone linie, to są powierzchniowe prądy. Tym razem już ten prąd dochodzi do Zatoki Meksykańskiej, jak powinien, i płynie na północ i w dwóch rejonach te wody toną. Na Morzu Grenlandzkim to jest to G na górze i na Morzu Labradora to jest to L na górze, czyli po dwóch stronach Grenlandii wytwarzają się głębokie wody, które potem wracają Atlantykiem na południe. Ale mamy też wytwarzanie głębokich wód wokół Antarktydy. Tam mechanizm jest troszeczkę inny. Przy zamarzaniu lodu lód nie składa się z takiej słonej wody jak woda morska, jest prawie słodki, po prostu sól się nie wbudowuje w lód. W wyniku tego zostaje dość gęsta solanka, która opada na dno morza i to jest najzimniejsza i najbardziej gęsta woda, jaką mamy na świecie, ta właśnie antarktyczna i ona potem zalega w najgłębszych częściach oceanu. Właśnie jak długo zalega? Cyrkulację nazywamy termohalinową, ale tak naprawdę to będzie termohalinową, mieszalnicza, bo ważne jest jeszcze zamieszać oceany. Jeżeli ocean nie zostanie zamieszany, to ta gęsta woda z dna nigdy nie wróci. Są różne mechanizmy, które mieszają ocean. To są wiatry, fale wewnętrzne spowodowane pływami, to tarcie pływów o dno. W sumie jak się doda te wszystkie zjawiska, od paru lat dopiero to wiemy, to jesteśmy energetycznie w stanie wytłumaczyć, co miesza oceanem na tyle, aby ta cyrkulacja się domknęła. Przy okazji widać, że jeżeli te wody się wytwarzają na północnym Atlantyku i na wokół Antarktydy, to najstarsze wody, które miały najdawniej kontakt z powierzchnią, będziemy mieli na północnym Pacyfiku, bo to jest najdalej. I rzeczywiście są to wody, które mają na przykład najmniej tlenu, dlatego że po prostu najdłużej nie miały kontaktu z powierzchnią. A jak długo? To jest prawie 2000 lat. Ocenia się, że około 1800 lat mają najstarsze wody w głębi oceanu, odkąd ostatni raz były na powierzchni morza. Taki bardziej skomplikowany rysunek z artykułu przeglądowego pani profesor Talej, za co zresztą dostała medal Międzynarodowej Asocjacji Oceanografii Fizycznej za to, że tak powiem, przeglądowy rysunek tej strasznie skomplikowanej cyrkulacji, gdzie to jest jeszcze bardziej skomplikowane niż mówiłem, bo ta zimna woda wracająca Atlantykiem na południe pojawia się przy Antarktydzie na południe od tak zwanego frontu antarktycznego, czyli takiej granicy wód o różnych własnościach. Tam właśnie tonie jako ta woda antarktyczna w głębi, jest mieszana przez kilkaset lat, wraca na północ od tego frontu, krąży wokół Antarktydy, a następnie udaje się na północ jako ciepła i słona woda wzdłuż Atlantyku. Ale tych szczegółów nie musimy wiedzieć. Może jest jeszcze ważne, właśnie północny Pacyfik jest najbardziej izolowany od tej cyrkulacji. Tam ma własną pętelkę cyrkulacji. To jest właśnie najstarsze wody o najmniejszej ilości tlenu, a z kolei na przykład największej ilości rozpuszczonego piasku, czyli tlenku krzemu, ponieważ przez 2000 lat zdążyło się trochę rozpuszczonego piasku dołączyć do tej wody. Znowu skomplikowany wykres, ale proszę się nie obawiać.
Co może zmienić taką cyrkulację? Otóż może zmienić dodanie słodkiej wody na północy Atlantyku, ponieważ płynie, jak mówiłem, na północ słona i ciepła woda. Żeby ona zatonęła, musi oczywiście się wychłodzić, ale jeśli na północy jest bardzo słodka woda, znaczy bardziej słodka niż ona, to ta woda zatonie za wcześnie i nie zdoła oddać swojego ciepła. W wyniku tego oś pozioma na każdym z tych wykresów to jest dodawanie słodkiej wody lub zmniejszanie ilości słodkiej wody, która dopływa do północnego Atlantyku, na przykład stopień jak Grenlandii. Natomiast na dole mamy temperatury, które wynikają dlatego do Atlantyku. Popatrzmy na lewą stronę, bo prawa strona to jest w czasach zlodowaceń, a lewa jest dzisiejsza i to nas bardziej interesuje. Jeżeli będziemy zwiększali dopływ słonej wody, to ta czarna linia powoli idzie w prawo i w dół, aż wreszcie gwałtownie się załamie. Załamie się cyrkulacja termohalinowa. Nie będzie w ogóle dopływu tego ciepłych wód do północnego Atlantyku. I żeby ją przywrócić, trzeba będzie znacznie bardziej zmniejszyć ilość dodawanej słodkiej wody. To jest tak zwana krzywa histerezy, podobnie jak w magnetyzmie. Po prostu nie wróci tą samą drogą. W wyniku tego wiemy, że jeżeli będziemy za szybko topić lód Grenlandii, to możemy doprowadzić do sytuacji, w której ta cyrkulacja się zatrzyma i nie będzie dopływu ciepłej wody do północnego Atlantyku z dużymi skutkami klimatycznymi dla okolic północnego Atlantyku, szczególnie zimą. Co by było, gdyby to się nastąpiło dzisiaj? Tak by wyglądały temperatury zimą, zmiana temperatury zimą w wyniku zatrzymania cyrkulacji termohalinowej dziś. Byśmy mieli oziębienie o kilka stopni północnego Atlantyku i ponieważ wiatry są zachodnie, to by się rozniosło to wokół całej półkuli północnej. Mielibyśmy zimniejszą Europę, Azję i Amerykę Północną, a cieplejszą południową półkulę, dlatego że mniejszy transport ciepła z południa na północ oznacza, że mniej ciepło jest zabierane południowej półkuli. Tam byłoby cieplej. U nas byłoby zimniej. Widać o parę stopni zimniej w Europie. Ale nie spodziewamy się, że to nastąpi teraz. Gdyby to nastąpiło już za kilkadziesiąt lat, w połowie wieku, w 2050 roku, przy globalnym ociepleniu, to już wyglądałoby to inaczej, bo cały świat jest cieplejszy, tylko ten rejon północy Atlantyku byłby zimą zimniejszy. I powodowałoby to duże problemy z zimą i z rolnictwem, nawet na Islandii i tam w ogóle mają rolnictwo, w Wielkiej Brytanii, Irlandii, w Skandynawii. Natomiast w Polsce by to była niewielka różnica. Może by oznaczało to, że dłużej będziemy jeszcze czasem mieli śnieg zimą. Więc to nie jest aż tak groźne, jak nam pokazywali w filmie Pojutrze, którym ta cyrkulacja się zatrzymała i momentalnie ochłodziło się wszystko łącznie z Nowym Jorkiem, który nie wiadomo dlaczego, przecież wiatry są zachodnie, czyli Nowy Jork w ogóle by tego nie zauważył, bo to wieje od jego strony do Atlantyku, nie na odwrót. Są wyniki modelowania, że gdybyśmy rzeczywiście zwiększyli ilość dwutlenku węgla, prawdopodobnie 4 razy, to byśmy zatrzymali tą cyrkulację. 2 razy, a to jest jeszcze coś, do czego mamy daleko, to by ona zwolniła, ale potem wróciła po jakimś czasie. Modele, które pokazują, co będzie w tym stuleciu, pokazują, że większość tych modeli, które zaczął bardzo różnie oceniają obecną ilość ile wody bierze udział w tej cyrkulacji. Jak widać, każdy model ma inną wartość, ale wszystkie one mniej więcej pokazują podobny spadek o rzędu 30% do końca wieku. Więc rzeczywiście będzie trochę zimniejszy zimą Atlantyk prawdopodobnie, a reszta świata będzie coraz cieplejsza. Natomiast nie powinno to specjalnie wpłynąć na klimat w Polsce, ale jest jeden efekt, który może wpłynąć, to jest zaskakujący, mało kto sobie z tego zdaje sprawę, to jeszcze pokazuje z innego artykułu to samo, jaki rejon świata byłby dotknięty tym, no właśnie głównie północny Atlantyk i Arktyka. Może nawet byłoby to dobre dla Arktyki, bo jest to rejon, który się najszybciej ogrzewa na świecie. Natomiast gdybyśmy zatrzymali tą cyrkulację w tej chwili, to byśmy patrzyli momentalnie mieli zmiany poziomu morza, takie jak tu są widoczne. I to nawet o kilkadziesiąt centymetrów, bo skala jest w decymetrach. Czyli jeden to jest, nie, w skale jest w metrach, jeden to jest metr. Czyli na północnym Atlantyku mamy ponad 0,5 metra wzrostu poziomu morza w wyniku zatrzymania cyrkulacji termohalinowej. To się wydaje dziwne, ale jeżeli wiemy, że poziom morza zależy od równowagi między siłą Coriolisa a grawitacją, czyli także od tych wielkich, jak intensywne są te wielkie wiry na Atlantyku, czy w ogóle na oceanie, to zatrzymanie, zmniejszenie tych wirów by spowodowało właśnie cały Atlantyk Północny, łącznie z morzami przyległymi, czyli z Bałtykiem, od razu kilkadziesiąt centymetrów. I to byłoby w ciągu kilku tygodni. To jest właśnie momentalny efekt. I tego byśmy się powinni bardziej obawiać i prawdopodobnie to już troszeczkę następuje, bo poziom morza wzdłuż wybrzeży wschodnich Stanów Zjednoczonych rośnie bardziej niż w innych rejonach w tej samej szerokości geograficznej. I to jest prawdopodobnie efekt tego, że ta cyrkulacja się troszeczkę już w tej chwili zmniejsza. Minimalnie, ale to jest mierzalne w poziomie morza. Ogólnie
ocean wpływa na globalne ocieplenie, nawet globalnie, to znaczy cyrkulacja oceaniczna. To jest dwa wykresy temperatury globalnej Ziemi, to znaczy anomalii, one się zmieniły od czasów przedprzemysłowych do dzisiaj i widać, że do roku, to się ten wykres skończy przed rokiem 2020, więc to jest około stopnia, w tej chwili mamy 1,1 stopnia wzrostu temperatury od czasów przedprzemysłowych, ale nie było to równe. Oczywiście nasz przemysł nie zawsze wyprodukował taką samą ilość dwutlenku węgla, ale zawsze rosło w atmosferze, więc czemu były dwa okresy, w których temperatura globalna malała? Ten pierwszy może częściowo wytłumaczyć, na początku XX wieku, częściowo można wytłumaczyć zwiększonym zadymieniem przez przemysł, może troszeczkę zmniejszoną jasnością słońca. Ciężej wytłumaczyć ten drugi po roku 40. Natomiast jest faktem, że może tu mieć właśnie znaczenie zmiany tej cyrkulacji, o której mówiłem, cyrkulacji termohalinowej na Atlantyku. Dlatego, że temperatury Atlantyku w tym rytmie około 70 lat, bo jeżeli popatrzymy od maksima do maksimum albo minimum do minimum, to mamy około 65-70 lat, okazuje się, że Atlantyk rzeczywiście zmieniał swoją temperaturę w tym rytmie. Jeżeli taki zrobimy indeks, który odejmuje globalne ocieplenie, na przykład po prostu odejmujemy trend globalnego ocieplenia w całym świecie i zostawiamy tylko indeks, jak się zmieniała temperatura północnego Atlantyku, to mamy taki indeks, który miał minimum koło właśnie roku 1900, przed rokiem 1920, maksimum w latach 40., minimum w latach 70. i maksimum po roku 2000. Wydaje się, że są to naturalne zmiany cyrkulacji termohalinowej na Atlantyku. Jeżeli skorelujemy z zmianami temperatur na całym świecie ten indeks, to oczywiście będzie najbardziej skorelowany na północnym Atlantyku, to jest oczywiste, bo to jest indeks temperatur północnego Atlantyku, ale widać, że ogólnie na północnej półkuli jest dodatnio skorelowany, na południowej ujemnie, co jest typowe właśnie dla zmian cyrkulacji termohalinowej. Przypominam, to są zmiany ilości ciepła przenoszone z południowej do północnej półkuli, ale ponieważ nie dzieje się to momentalnie, to zajmuje kilkadziesiąt lat to przenoszenie, to może to wpłynąć na temperaturę globalną, po prostu więcej ciepła jest chowane w oceanie, a potem się pojawia na północy Atlantyku z opóźnieniem. I tutaj chciałem pokazać, bo zawsze lubię gwałtowne nawrócenia. Dwa artykuły tych samych autorów z tego samego roku. Różnica jest taka, że w drugim artykule wzięli jednego oceanografa. W pierwszym artykule ci autorzy usiłowali dowodzić metodami czysto matematycznymi, czyli praktycznie ja jako fizyk za pomocą machaniem rąk usiłowali udowodnić, że jeżeli weźmiemy jakieś indeksy, to one od czasu do czasu przyjmują jakieś wartości, przy których zmienia się trend temperatury. Raz rośnie, raz maleje. Czyli taka trochę numerologia, ale żadnej fizyki w tym nie ma. I ci sami autorzy nagle po kilku miesiącach, widocznie jakiś oceanograf pod nazwiskiem Sugihara powiedział im, co sądzi o tym. Napisali drugi artykuł, w którym twierdzą, że nie, sytuacja jest zupełnie inna. Mamy coraz szybsze ocieplenie związane z zwiększaniem ilości gazów cieplarnianych, co powoduje taką parabolę coraz szybszej wzrostu temperatur. Mamy cyrkulację atlantycką, termohalinową, która ma cykl około 70 lat, który na to wpływa. I jeżeli odejmiemy tą cyrkulację, efekt tej cyrkulacji atlantyckiej, to będziemy mieli tą przerywaną linię, praktycznie będzie szła mniej więcej tak samo jak wzrost gazów cieplarnianych. Czyli po kilku miesiącach, że tak powiem, po nawróceniu doszli do wniosku, że jednak globalne ocieplenie to są gazy cieplarniane plus zakłócenia spowodowane zmianami cyrkulacji oceanicznej. No, tylko przypominam, że jeżeli mieliśmy maksimum w roku około 2005, to w tej chwili Atlantyk nam zwalnia prawdopodobnie globalne ocieplenie, ale to będzie trwało około 30 lat, a potem znowu przyspieszy, więc to, że mamy w tej chwili bardzo duży trend wzrostu, jest bardzo niepokojące, bo jest on jakby wbrew cyrkulacji oceanograficznej. Kolejne zjawisko, które mamy, cyrkulacja atmosferyczna. Istnieją takie dwa indeksy, które są używane, albo arktyczna oscylacja, po angielsku Arctic Oscillation, która dotyczy całej oscylacji wokół bieguna północnego, albo jeżeli mówimy o odcinku wzdłuż Atlantyku i Europy, to wtedy to nazywamy North Atlantic Oscillation. Ale w jednym i drugim przypadku chodzi o bardzo podobną rzecz. Jeżeli ten indeks tej oscylacji jest dodatni, to cyrkulacja jest bardzo zachodnia, to znaczy wieją wiatry zachodnie, takie typowe właśnie na tej szerokości. I mamy właśnie duży wpływ Atlantyku na Europę. Natomiast jeżeli się zrobi indeks ujemny, to mamy sytuację taką bardzo zakłóconą. Na przykład mamy wyż duży stojący
stojący w okolicy Grenlandii, który zakłóca tą cyrkulację. Mówimy, że to jest blokada, on ją blokuje. W wyniku tego, skoro nie może powietrze płynąć z zachodu, to dopływa do Europy z północy i mamy taki atak zimy. To właśnie zimą jest najbardziej istotne są te zjawiska. One się dzieją cały rok, ale znaczenie dla temperatury Europy mają i północnej Ameryki zresztą, mają głównie zimą. Już zaraz pokażę. To samo w Ameryce, na jeszcze większe się zdarzają, ponieważ tam są góry skaliste, które utrudniają przepływ powietrza bezpośrednio z Pacyfiku, to bardzo łatwo pewne skręcenie cyrkulacji może spowodować, że powietrze z nad Kanady może sięgnąć aż do Zatoki Meksykańskiej i zmrozić im plantację cytrusów. To się zdarza naprawdę. Więc w Ameryce to są nawet jeszcze większe zjawiska. Dlatego ten indeks jest taki obserwowany podczas zim. Tak on wygląda od roku 50. To jest dla zimy. Zapytam, dlaczego zima nas najbardziej interesuje, że częściowo już powiedziałem. Jest charakterystyczne, że on ma całe okresy, kiedy jest ujemny, na przykład lata 60., ma całe okresy, kiedy jest dodatni i by się wydawało, że on też ma taki cykl rzędu 65 lat. Ja sądzę, że on jest związany z tym cyklem cyrkulacji oceanicznej, tylko w innej fazie, wyprzedza ją o 15 lat mniej więcej. I byśmy się spodziewali, że jeżeli tak było i mieliśmy w 2010 roku rekordowo ujemne NAO, są bardzo ostrą zimę 2010 roku, to byśmy się spodziewali, że powinniśmy mieć więcej takich zim. Natomiast z ostatnich 8 zim, 7 miało bardzo dodatnie NAO i ciepłe. Łącznie z obecną zimą, która jeszcze trwa i dlatego nie jest na tym wykresie, ale prawie na pewno będzie miała też czerwony dodatni wykres. Tylko zaszła zima, miała koło zera. Taka była jakby normalna, przeciętna zima. Jednak ona zdziwiła, jaka była ostra. No nie była ostra, ona była po prostu nietypowa dla dekady, w którym cały czas NAO było dodatnie. I jest to właśnie dziwne, bo gdybyśmy przeciągnęli tą czarną linię tego uśrednienia, to powinniśmy się spodziewać, że teraz będziemy mieli raczej ujemne NAO, a mamy dodatnie, więc istnieje podejrzenie, że to może być dokładnie efekt globalnego ocieplenia, że globalne ocieplenie powoduje, że mamy zimą coraz bardziej zachodnią cyrkulację, coraz silniejszą, coraz więcej sztormów. Jak się koreluje z temperaturą poszczególnych miesięcy? To jest korelacja w kwadracie, taka nazywana współczynnikiem wpływu często w nauce, bo mniej więcej wartość tego współczynnika tłumaczy, jaką część zmienności temperatur międzyletniej w tym miesiącu możemy wytłumaczyć tym czynnikiem, czyli w tym przypadku NAO. Co się okazuje? Ono ma istotne znaczenie w 4 miesiącach. Grudzień, styczeń, luty, marzec, czyli właśnie zima, taka trochę przedłużona zima. Prawie że żadnego efektu nie ma wiosną, jesienią. Troszeczkę jest na początku jesieni. Też jest to korelacja, ale małej. I jak to wytłumaczyć? No w prosty sposób. Zimą, jeżeli wieje od zachodu, z Atlantyku, Atlantyk jest znacznie cieplejszy niż kontynenty, niż na przykład Syberia, Rosja, Skandynawia. Jeżeli wieje stamtąd, mamy ciepło, jeżeli wieje z innego kierunku, mamy zimno. Wiosną, jesienią temperatura Atlantyku i kontynentu wokół nas jest bardzo podobna, więc właśnie nie ma znaczenia, skąd wieje. Natomiast latem z kolei jest taka sytuacja, że tak naprawdę temperatura letnia bardziej zależy od tego, czy mamy wyższy niż, czyli czy mamy słońce, czy mamy chmury, niż od tego, skąd przybyło powietrze. To często się zdarza naszym synoptykom, że mamy upałę, więc powietrze przybyło znad Afryki. To nie jest prawdą, bo latem powietrze się potrafi bardzo szybko nagrzać nad ciepłym kontynentem w wyniku konwekcji, czyli mieszania. I mamy kilka dni wyżu, wystarczy, żebyśmy mieli temperaturę taką afrykańską, mimo że to powietrze cały czas spędzało nad Europą, powiedzmy na przykład koło Alp, albo na Ukrainie, albo nawet w Polsce. Więc znaczenie ma kierunek cyrkulacji głównie zimą. Dlatego właśnie zwykle badamy NAO właśnie zimowe. Jak to wpływa zimą? To jest korelacja tego czynnika z zmianami temperatury między dużymi latami dla zimy właśnie. I widzimy, że jest taki pas przez Eurazję, obejmujący też Polskę, gdzie jest bardzo duża korelacja między NAO a temperaturą zimową. Mamy też rejony jak północno-wschodnia Kanada, gdzie jest ujemne. Mamy rejony, gdzie to nie ma żadnego znaczenia, te białe, tam nie ma istotnej korelacji. Natomiast to ciekawe, na dole jest jeszcze rysunek, jak się indeks temperatur Atlantyku, czyli tego właśnie, co powinno być przyczyną tego jak się on koreluje z temperaturami. Okazuje się, co ciekawe, że sama temperatura Atlantyku nie wpływa bezpośrednio na temperaturę Eurazji, nie ma właściwie żadnej korelacji, natomiast jest korelacja z kierunkiem wiatru, czyli niezależnie od tego, czy Atlantyk jest troszeczkę cieplejszy, czy troszeczkę zimniejszy, ważne jest to, czy wieje od Atlantyku, czy wieje, mówiąc krótko, z Rosji, czy z Skandynawii. To wpływa najbardziej na temperatury, jakie mamy u nas zimą. No i właśnie przypominam, ostatnie kilka zim mieliśmy cały czas dodatnie NAO. Pytanie, czy to tak zostanie. Moglibyśmy popatrzeć, co
co mówią modele, ale jeszcze najpierw wspomnę o jednej rzeczy. Od ponad 20 lat były próby przewidywania temperatur zimowych w Europie za pomocą temperatur Atlantyku latem. Latem albo wczesną jesienią. Właśnie przez to, że jest to związane na pewno z cyrkulacją zimową, a cyrkulacja zimowa, jak się okazuje, zależy od nawet nie wartości temperatury na Atlantyku, tylko rozkładu tych temperatur. Jak się rozkładają? Otóż temperatura zimowa w Europie, czyli NAO, mówiąc krótko, koloruje się bardzo, bardzo ładnie z kilkoma rejonami Atlantyku, z temperaturą latem kilku rejonów Atlantyku. I to, co ciekawe, z jednymi rejonami się koloruje dodatnio, czyli kiedy są ciepłe, to wróży ciepłe zimie, a z innymi ujemnie, to są te niebieskie rejony. Czyli jeżeli są zimne, to wróży ciepłe zimie w Europie za kilka miesięcy. I mamy taki układ, jeżeli mamy ciepłe wody wzdłuż Golfsztromu przy wybrzeżach amerykańskich, jeżeli mamy zimne wody na południe od Grenlandii i znowu ciepłe tam wyżej w Arktyce, to powinniśmy się spodziewać ciepłej zimy w Europie. I brytyjski Met Office, czyli takie IMGW brytyjskie, nawet zaczęło to stosować do oficjalnych prognoz na zimę. Zrobili tak zwany hindcast, czyli prognozę wstecz dla danych historycznych. To jest to, co na dole widać. Czerwone to są obserwowane wartości NAO zimą, a niebieskie to jest wyliczone właśnie z tych temperatur atlantyckich. I wygląda to z punktu widzenia naukowego bardzo ładnie, bo w 2/3 zim się zgadza. Z naukowego punktu widzenia to jest duży sukces, przewidzieć temperaturę Europy na parę miesięcy naprzód w 2/3 przypadków. Natomiast w sensie medialnym prognoz to była absolutna katastrofa, bo właśnie przed tą zimą bardzo ostrą z 2010 roku, kiedy NAO było bardzo ujemne, Met Office przewidział zimę przeciętną, a może nawet lekko ciepłą. Czyli było to jedna z tych 1/3 przypadków, kiedy im nie wychodziło. W wyniku tego zakazano im używania tego do prognoz i do dzisiaj oficjalnie nie używają tego do prognoz, ale tak naprawdę liczą to, bo to widać to choćby z tego, że publikują artykuły naukowe, w których twierdzą już obecnie, że są w stanie przewidzieć na rok naprzód, jaka będzie temperatura zimą w Europie z kilku czynników. Dodali oprócz tego antarktyckiego trójbiegunowego systemu, czy tripola, czyli jakby trójpolówki atlantyckiej, o której mówiłem, te trzy rejony Atlantyku, z kim kierowali, to jest to trzecie od lewej. Dodali jeszcze siłę tak zwanego wiru polarnego w stratosferze, który jest na biegunie północnym. On też powoli się zmienia, więc jest dobrym predyktorem na parę miesięcy naprzód. Dodali to, co się dzieje na Pacyfiku, to jest po lewej stronie. ENSO to jest indeks temperatur Pacyfiku. To jest to, jak jest dodatni, to jest El Niño, jak jest ciepłe, jak jest ujemny, to jest zimna La Niña. I dodaje ilość lodu na morzu Kara. I z tych czterech czynników twierdzą, że są w stanie przewidzieć, jaka będzie NAO, czyli temperatura w Europie na rok naprzód. I tutaj rzeczywiście, już teraz jak robił hindcast, 2010 rok wychodzi im bardzo ujemny, tak jak powinien być. Natomiast oficjalnie nie używają tego do prognoz, bo widocznie ciągle im nie wolno, ale teoretycznie da się to zrobić, nawet można by to powtórzyć. Ja nawet tak na oko robiłem i zwykle trafiałem. Nie trafiłem zeszłej zimy, bo też mi się wydawało, że powinno być dodatnie na oko i ciepło. Raz mi się nie wyszło, w wyniku tego nie zrobiłem prognozu w tym roku i żałuję, bo bym znowu powiedział, że będzie ciepła zima i bym wygrał. Natomiast co mówią modele o tym właśnie? Co mówią modele? Tutaj jest kilka różnych rzeczy, które wyliczono za pomocą modeli kilka lat temu. Między innymi jak drugie od lewej to jest, jak zimą będzie wyglądał wiatr strefowy właśnie w różnych porach roku. Cały rok to jest to szare po prawej stronie. Zima to jest czarna linia. I proszę zobaczyć, że jest taka duża czarna linia przekraczająca zera. To znaczy nie wiemy, czy jest dodatnia, czy ujemna. W zakresie możliwych wartości jest i plus, i minus. A x-y to są takie modele, które wybitnie wykraczają poza tą zakres zmienności, że takie odstające. I mamy dwa odstające w górę, dwa odstające w dół, czyli zupełna symetria. Część modeli pokazuje, że będziemy mieli coraz silniejszą cyrkulację, czyli dodatnie NAO zimą w tym wieku, część coraz słabsza. Wszystkie się zgadzają, że Arktyka będzie znacznie szybciej rosła, to jest to po lewej, Arctic Amplification, czyli amplifikacja arktyczna, że Arktyka będzie się szybciej ogrzewała niż reszta świata. Nie wiedzą, czy jet stream, czyli te wiatry na granicy troposfery i troposfery 10 km nad nami, czy będą silniejsze, czy słabsze. Nie wiedzą, czy będą na dole wiatry silniejsze, czy słabsze. Wiedzą, że ten jet stream się przesunie bliżej bieguna. To tyle wiemy. Ale natomiast no, to są modele. Natomiast co mówią nam dane? Dane nam mówią bardzo ciekawą rzecz, bo to są wartości korelacji zimowego NAO
z ilością dwutlenku węgla w atmosferze. To logarytm ilości tego węgla, dlatego że on mniej więcej tak wpływa na temperaturę, logarytmicznie. To wiemy skądinąd. I to jest dla wartości zero, na dole to jest korelacja dla tego samego roku, czyli dwutlenek węgla z tego roku i NAO z tego roku. Jeżeli przesuwamy się w lewo, to mamy z wyprzedzeniem kolejne lata, czyli mamy korelację, to mówi ilość dwutlenku węgla o tym, jakie będzie NAO w przyszłości. No jak popatrzymy na prawo od zera, to mamy odwrotnie, to tak jakbyśmy mieli przewidywanie ilości dwutlenku węgla za pomocą NAO, co oczywiście nie ma sensu fizycznego, żadnego. Natomiast jedno, co z tego widać, że korelacja jest największa przy braku jakiegokolwiek przesunięcia, jest istota statystycznie i wygląda, że absolutnie wygląda na to, że niestety, ale globalne ocieplenie nam powoduje, że będziemy mieli coraz silniejszą cyrkulację zimą, czyli będziemy mieli stopera ciepłe zimy, ale w sytuacji prawie nieustających sztormów i huraganowych wiatrów. Tak jak mieliśmy w tym roku praktycznie miesiąc sztormów bez przerwy i ostrzeżeń o możliwości utraty prądu i całych powiatów bez prądu. Być może będą to typowe zimy przyszłości, wiele na to wskazuje i to też jest wpływ oceanu w dużym stopniu. Natomiast ocean się ogrzewa, tak jak mówiłem, żeby jego ogrzać potrzeba kilkuset lat. I gdyby nie to, mielibyśmy jeszcze szybszy wzrost temperatur globalnych. Nie będę pokazywał Państwu wykresów tego, jak to modele pokazują, co by było, gdybyśmy nie mieli oceanu, ale o ile ogrzało się dotychczas około stopnia, to gdyby nie było oceanu, sądzimy, że gdybyśmy poczekali po prostu, a ocean się ogrzeje, już nie zwiększali się gazów cieplarnianych, to byśmy mieli jeszcze pół stopnia, czyli byśmy osiągnęli to półtora stopnia od czasów przedprzemysłowych, o których mówią porozumienia paryskie, już bez żadnego dalszego wysiłku, a my oczywiście dalej pompujemy dwutlenek węgla do atmosfery. Różne rejony oceanu się ogrzewają różnie i teraz pytanie, jak to wytłumaczyć, co jest tego przyczyną? Jeżeli zastosujemy znowu modele, które pokazują na przykład ogrzewanie za pomocą wzmocnienia jasności słońca albo ogrzewanie za pomocą gazów cieplarnianych, to mamy różne rozkłady geograficzne ogrzewania oceanu. I co się okazuje, przepraszam, jeszcze zanim to pokażę, to taki ważny fakt, że globalne ocieplenie to jest ogrzewanie oceanów, tak naprawdę. Gdzie idzie ciepło globalnego ocieplenia? Otóż ponad 90% idzie na ogrzewanie oceanu, takiej olbrzymiej pojemności cieplnej oceanu. Cała reszta to jest ogrzewanie atmosfery, ona nie ma dużej pojemności cieplnej, bo cała atmosfera to jest przecież tak jakbyśmy mieli... To jest jedna atmosfera ciśnienia, to gdyby to była woda, to jest tak jak 10 metrów wody, ale powietrze ma mniejszą pojemność cieplną, więc tak naprawdę to jest tak jak chyba 2,5 metra wody w oceanie, to jest cała atmosfera. Ogrzewanie powierzchni Ziemi, ale to jest ogrzewanie też praktycznie powierzchniowych warstw gleby pierwszego metra morza. Topienie lodu morskiego, topienie lodu w lodowcach, w Antarktydy, Grenlandii, górskich lodowców. To wszystko są też ważne przyczynki, ale to wszystko jest kilka procent. Tak naprawdę to globalne ocieplenie to jest ogrzewanie oceanu do tego stopnia, że jeżeli chcemy zmierzyć na przykład satelitarnie równowagę energetyczną Ziemi, to znaczy o ile więcej Ziemia dostaje energii niż ją oddaje w wyniku tego, że się ogrzewa właśnie, to tak naprawdę to z satelitów jest to ciężej zmierzyć, mamy tylko kilka satelitów mierzących to, niż mierząc po prostu ilość ciepła idącej do wody morskiej. To jest lepsza miara globalnego ocieplenia niż pomiary satelitarne, ciągle jeszcze. No i wspominałem, że możemy policzyć, co by było, gdyby się oceany ogrzewały w wyniku naturalnych procesów, to jest to bardziej niebieskie, nawet na wykresach słupki, co by było, gdyby to było właśnie związane z wymuszeniem antropogenicznym, czyli ludzkim, to by były te zielone, a czerwone są obserwowane. No i widać, że praktycznie dla większości rejonów, może z wyjątkiem północnego Pacyfiku, i dokładnie tak jak modele przewidują się ogrzewa. Na północnym Pacyfiku jest dlatego, że też jest zmienność międzydekadalna i czasem ten Pacyfik się szybciej ogrzewa, czasem wolniej, tak jak północny Atlantyk. Ma takie powolne cykle i prawdopodobnie dlatego na północnym Pacyfiku się dokładnie nie zgadza. Obserwujemy na różne sposoby to, ile ciepła idzie do oceanu. Chyba najważniejsze w tej chwili są sondy, tak zwane dryftery, czasami nazywane programem Argo. Jest ich prawie 4000. One sobie krążą po oceanie i raz na tydzień czy dwa tygodnie robią taki dość głęboki profil, na przykład do 2 kilometrów, te nowsze nawet jeszcze głębiej, po czym się utrzymują na danej głębokości, czekając kolejne 2 tygodnie. Oczywiście po zrobieniu profilu się taki czujnik Argo wynurza na powierzchnię
i nadaje do satelity wyniki, więc mamy prawie na bieżąco te wyniki. Z tym, że te czujniki miały swoje problemy, czujniki, które używamy na statkach, też miały swoje problemy. W wyniku tego był taki artykuł, który pokazywał, że od roku 2003, ten po lewej, od roku 2003 oceany się już nie ogrzewają, przestały się ogrzewać. I był drugi artykuł wkrótce po tym, rok później, który zupełnie inny obraz pokazuje, bo od roku 2003 mamy może troszeczkę wolniejsze, ale też ogrzewanie. I też lubię takie rzeczy pokazywać, bo kto tu z kim się kłóci? Otóż kłócą się ci sami autorzy z sobą, bo właściwie pokrywają się wszystkie nazwiska, znaczy jest więcej w tym drugim artykule, ale to są ci sami autorzy. Też się nawrócili w ciągu, trochę więcej, powiem, w ciągu 4 lat. Okazało się, że tak dało się skorygować te błędy czujników, czyli nie zbadawaliśmy tych starszych danych. Tam było więcej przypadków. Na świecie na statkach oceanograficznych się używa takie dość tanie czujniki, które wrzuca do wody na cienkim drucie, one toną, mierząc temperaturę i zasolenie. Nie mierzą głębokości, bo po co, skoro jesteśmy w stanie wyliczyć z tempa ich opadania, jak głęboko są w danym momencie. Potem się odcina ten kabel i statek płynie dalej. To jest dość tajny czujnik. Ale co się okazało? Producenci podawali błędne prędkości tonięcia tych czujników. W wyniku tego głębokości były błędne i to też był jeden z tych błędów, które trzeba było poprawić, ale poprawiliśmy i teraz już mniej więcej wiemy, że oceany się ogrzewają około 1 watt na metr kwadrat. Taka ilość ciepła idzie bez przerwy do oceanów, a ponieważ oceany to jest mniej więcej 70% Ziemi, to można przyjąć, że Ziemia się ogrzewa mniej więcej 0,7 watta na metr kwadrat. To jest tak, jak to słyszałem już dwóch moich kolegów, niezależnie od siebie, mówiło, tak jakby na każdym metrze kwadratowym Ziemi postawić jedną lampkę taką choinkową i cały czas by świeciła i grzała Ziemię. To jest mniej więcej to, co to jest efekt cieplarniany. To wydaje się niewiele, ale ponieważ Ziemia jest niewielka, to niedobrze możemy mówić, że to tak jakby dwie bomby wodorowe wybuchały na minutę i ogrzewały ocean. To jest to samo. To brzmi bardziej radykalnie. Jak przenika ciepło do oceanu? Otóż przenika tam, gdzie właśnie toną głębokie wody, bo woda sama w sobie nie ma skłonności do zbyt dużego mieszania się, o ile właśnie nie nastąpi coś takiego, że woda gęstsza zalega nad wodą mniej gęstą, w wyniku tego, że na przykład się ochłodzi albo jest bardziej zasolona i wtedy dochodzi właśnie do łatwego mieszania i do tonięcia wody. To jak mówiłem, następuje na północnym Atlantyku, to jest po prawej stronie tego wykresu i razem z tym ciepło wpływa do wzdłuż północnego Atlantyku, płynie do oceanu. I tak jak mówiłem, najzimniejsze i najbardziej zasolone wody wytwarzają się wzdłuż wybrzeży Antarktydy, to jest to po lewej i ta fioletowa woda, która to się nazywa Antarctic Bottom Water, czyli antarktyczne wody głębinowe, to są najzimniejsze wody na świecie. One zalegają głównie na południowej półkuli, właśnie wzdłuż dna morza. A ponieważ tam prawie nikt nie pływa i nie sonduje ich, było właśnie duże pytanie, jak dużo ciepła wzdłuż nich wpływa, ale to też rozwiązano, bo ponieważ mamy dobre pomiary, ile ciepła do kilku kilometrów, na przykład do 4 kilometrów wpływa w głąb morza, statków oceanograficznych i tych sond Argo, i mamy satelitarne pomiary, jak szybko zwiększa się poziom morza w każdym miejscu oceanu. Poziom morza się zwiększa oczywiście z kilku przyczyn, z tych, że przybywa wody w oceanie, ponieważ topią się lodowce na lądzie. To jest jedna przyczyna, ale druga to jest podgrzewanie się wody w oceanie. I to jest dość lokalne, bo to nie zmienia masy tej wody. W wyniku tego cieplejsza woda ma większą objętość i lokalnie mamy wyższy poziom morza, jeżeli ocieplimy wodę. W wyniku tej różnicy, o ile się podniósł poziom morza w wyniku znanych nam procesów, czyli ogrzewania wyższych warstw wody i dodawania wody z lodowców do poziomu morza, jaka jest ta nadwyżka, dało się wyliczyć, ile ciepła wpływa do głębokiego oceanu. I wyszło rzeczywiście, że najbardziej się ogrzewają akweny wokół Antarktydy i w ogóle na południe od równika. To jest właśnie ta ciepło wpływające z tą wodą głębinową. Ona jest najzimniejsza na świecie, koło zera ma praktycznie, ale też się ogrzewa. Nawet koło zera można mieć na przykład plus 1/10 zamiast zera i to też ma znaczenie dla bilansu naszego oceanu. I to w tej chwili jest, i ten wynik jest używany w modelowaniu, w bilansach właśnie, mimo że nie mierzymy tego bezpośrednio, ale na szczęście potrafimy z pomiarów pośrednich wyliczyć bardzo dużo. I tak to wygląda w całym oceanie. Gdybyśmy to narysowali ocean jako trzy oceany, takie trzy skrzydła idące od Antarktydy, która jest na środku, jak ogrzewa się woda w oceanie? Oczywiście najbardziej przy powierzchni, no bo się ogrzewa od atmosfery. Natomiast widać, że na Atlantyku, to jest to skrzydło idące w lewo, w dół,
Na Atlantyku to więcej niż kilometr, do kilometra dwóch się ogrzewa właśnie przez tonącą wodę na północnym Atlantyku. Natomiast w pobliżu Antarktydy mamy jeszcze głębiej idące ciepło właśnie razem z tymi zimnymi, ale też się ocieplającymi wodami tak zwanymi głębinowymi wodami antarktycznymi. I z tego jesteśmy w stanie wyliczyć zawartość ciepła w całym oceanie. Tych kilka linii na tym wykresie to jest czarna, to jest do 300 metrów, ile się zawartość ciepła. To jest takie olbrzymie jednostka 10 do 22 joula, ale to mniejsza z jednostką. Ważne jest to, że im szybciej to rośnie, tym szybciej przybywa. I na dole jest, po prawej jest taka skala, że możemy zobaczyć nachylenie tego. Najbardziej nachylone to jest 1 watt na metr kwadrat, ale to dotyczy oceanu, nie całej Ziemi, więc 0,7 to jest to, co mówiłem, że średnio się nagrzewa i rzeczywiście widzimy, że w ostatnich latach tego wykresu, myśmy go dociągnęli później, to też było podobnie, ocean się ogrzewa mniej więcej właśnie w tym tempie rzędu 1 watta na metr kwadrat dla oceanów, to jest 0,7 dla całej Ziemi, ale to widzimy parę innych rzeczy, mianowicie to, że kiedy mamy wulkan, to są te pomarańczowe pionowe linie. Ostatni to był Pinatubo, największy wulkan XX wieku na Filipinach w 1991 roku. Wcześniej El Chicón w Meksyku i Anguang chyba też w Indonezji. To widzimy, że kiedy mamy taki wulkan, to ochładza się ocean aż nawet w całej swojej głębokości, że łącznie zsumujemy wszystko. Też jest ciekawy ten efekt silnego El Niño, ciepłego Pacyfiku w 1998 roku, bo mówię ciepłego Pacyfiku na powierzchni, natomiast widzimy, że oceany się ochłodziły, czyli mamy przy okazji odpowiedź, skąd się bierze ciepły Pacyfik podczas El Niño. Otóż z oddawania przez ocean części tego ciepła, które gromadzi. I przejściowo po El Niño nawet możemy też mieć, przejściowo ocean się nie ogrzewa, tak samo jak po wulkanie, ale to jest kwestia 1-2 lat, potem znowu wraca do ogrzewania takiego jak poprzednio. I to jest właśnie najlepsza miara globalnego ocieplenie, jaką mamy. To by było niemożliwe, gdyby bez gazów cieplarnianych, bo to oznacza, że olbrzymią ilość ciepła Ziemia nie oddaje w kosmos z tego, co dostaje od Słońca, tylko absorbuje. To właśnie ta różnica o 0,7 watta na metr kwadrat, to jest globalne ocieplenie. No ostatnio sądzimy właśnie, że ostatnie artykuły nawet zwiększają tą średnią, to wszystkie to są dodatnie liczby na tym wykresie, tylko starsze artykuły podawały w takim dłuższym okresie czasu, od 1971 roku, że to było średnio dla całej Ziemi, łącznie z kontynentami, mniej więcej około 0,3 watta na metr kwadrat. Nowsze mówią, że to już było prawie 0,4. Mówimy o dłuższym okresie czasu, bo w ostatnich latach to już było 0,7, to przyspiesza niestety. I jak wpłynie to ogrzewanie oceanu na życie w oceanie? No, wydaje się, że wpłynie źle, dlatego że życie w warstwach powierzchniowych oceanu potrzebuje pierwiastków potrzebnych do życia, takich jak fosfor, azot, jak żelazo. One dopływają do morza rzekami, czyli w przybrzeżnych wodach one są, ale w środkowych częściach oceanów ich praktycznie nie ma. Chyba że dopłyną z dołu w wyniku mieszania z wodą głębszą, w wyniku tak zwanego upwellingu, czyli wybijania wody głębinowej, albo właśnie mieszania przez wiatr. Natomiast jest to trudniejsze po tym, jeżeli nagrzejemy powierzchniowe wody. Po prostu skok gęstości między powierzchnią a wodą głębszą jest większy, w wyniku czego trzeba większej siły, żeby zmieszać ocean. Do czego to doprowadzi, to właśnie na górze mamy narysowane, że sytuacje, w której mamy mniejszy dopływ tych nutrientów czy biogenów, tych pierwiastków potrzebnych do życia z dołu oceanu, czyli mamy mniej życia w morzu. Wyjątkiem będzie prawdopodobnie tylko Arktyka, gdzie dotychczas była pokryta lodem, to nie jest tu na dole narysowane, ale lód zmniejszał mieszanie. Kiedy będzie mniej lodu, wiatr będzie bardziej mieszał Arktyką, to już się dzieje i w Arktyce będziemy prawdopodobnie mieli właśnie większy dostęp tych pierwiastków potrzebnych do życia na powierzchni, plus z tego będzie cieplej, no więc też lepiej dla życia i tam prawdopodobnie, że tak powiem, Arktyka może zyskać, już nie te gatunki, które tam żyją, bo one nie będą miały gdzie uciec, tam przeniosą się gatunki północnoatlantyckie, ryb na przykład, natomiast cała reszta oceanu będzie raczej miała mniejszą bioprodukcję przez globalne ocieplenie. I ostatnią rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to jest sam wzrost temperatury. My go mierzymy od dawna na pewno stacji brzegowych, ale to są też niewielkie stacje, głównie półkuli północnej,
Od roku 1993 mierzymy to za pomocą satelitów. Też jest problem, że to nie jest jeden satelita, tam te satelity się zmieniały, ale udało się mniej więcej dopasować dane z nich. Także widzimy, że to tak dość ładnie równo rośnie ten. Odkąd mierzymy to o 3-4 mm na rok, czyli mamy centymetr przez 3 lata, to się wydaje niewiele, ale to jest dużo. Szczególnie będzie to dużo, jeżeli to będzie przyspieszało. Ktoś właśnie zastanawiało ludzi, dlaczego przy rosnącym globalnym ociepleniu ten wykres wygląda prawie prosto, bo pod koniec troszeczkę jakby przyspieszał. Ale przypominam, że tuż przed początkiem tego wykresu, tuż zanim zaczęliśmy mierzyć satelitarnie, był największa erupcja wulkanów w XX wieku, która ochłodziła ocean. To było Pinatubo. W wyniku tego ocean był sztucznie ochłodzony na początku tego wykresu. Jeżeli to sztucznie, że tak powiem, naukowcy odjęli ten efekt, to zamiast tej niebieskiej linii, która jest dość prosta, mamy linię, która jest trochę wyżej na początku wykresu i tu, jeżeli popatrzymy na tą zieloną linię, to już widzimy rzeczywiście przyspieszenie. To przyspiesza naprawdę, bo w ostatniej dekadzie już nie o 3,3 na dekadę centymetra, ale o 4,8 centymetra wzrósł poziom. To jest taki rysunek niedawny z czasopisma Science, który pokazuje, jak to się zmieniało w czasie. Też jest ciekawy okres, kiedy wydaje się, że spowolnił się tam troszeczkę też zmniejszyła się temperatura, ale tu też miało znaczenie budowa tam na lądzie. Tak by się wydawało, jakie to może mieć znaczenie dla ilości wody w oceanie. Otóż może mieć. Myśmy tyle tam nabudowali, że spowolniliśmy wzrost przyrost poziomu morza spowodowany globalnym ociepleniem, ale te tamy w tej chwili wypełniają się mułem, osadami, w wyniku tego zmniejsza się ilość wód, które trzymamy na oceanie i to jeszcze bardziej przyspiesza globalne ocieplenie. To też prawdopodobnie ma znaczenie dla tego przyspieszenia, ale przede wszystkim wzrost temperatur coraz szybszy na Ziemi. No i czego się spodziewamy, że będzie? No, zanim powiem, czego się spodziewamy, pokażę jeszcze, jak to wygląda globalnie. Oczywiście praktycznie wszędzie. Na górze widzimy, że praktycznie wszędzie rośnie temperatura, nie temperatura, tylko poziom morza, ale nierówno, bo jeżeli odejmiemy średnią globalną od tego wykresu mapy na górze, to okaże się, że są rejony świata, gdzie szybciej, ale są rejony świata, gdzie wolniej przybywa. I to jest właśnie spowodowane zmianami cyrkulacji. Tak jak mówiłem, cyrkulacja jest najczęściej w takich wielkich wirach, które w zależności od tego, czy się kręcą zgodnie z kierunkiem zegara, czy odwrotnie, to albo są takimi górkami na morzu, albo dołami. I jeżeli te wiry staną się silniejsze albo słabsze, to poziom morza będzie wzrastał albo zmniejszał się troszeczkę inaczej niż na całym oceanie. Jeszcze jeden jest powód taki, że jeżeli topi się lodowiec, na przykład na Grenlandii, to zmniejsza się masa Grenlandii, w wyniku czego, chociaż wydaje się to science fiction, ale to jest całkowita prawda, Grenlandia zaczyna słabiej przyciągać grawitacyjnie wodę w morzu, w wyniku czego wokół Grenlandii, gdyby to było jedyne miejsce, gdzie się topi lód, to wokół Grenlandii by poziom morza spadał, a gdzie indziej rósł. Daje się to wyliczyć i rzeczywiście wokół Grenlandii i Antarktydy poziom morza rośnie wolniej niż gdzie indziej, właśnie przez to topienie lodu. Jak oceniamy, że to będzie do końca wieku? To są kolejne raporty IPCC. One zwykle miały duży problem z oceną, co będzie z Antarktydą się działo, jak szybko się będzie topiła do Antarktydy. Do czwartego raportu to nawet malało, ale czwarty raport pisał, że absolutnie się nie wypowiadamy o Antarktydzie, bo nic nie wiemy. Potem zaczęto znowu dodawać tą Antarktydę, w wyniku tego te prognozy wzrosły. I ostatnie są już takie, że możemy mieć, zależnie od tego oczywiście, ile wyemitujemy gazów cieplarnianych, jeżeli nie zahamujemy emisji gazów cieplarnianych, możemy mieć nawet czy więcej wzrostu poziomu morza do końca wieku, czyli będzie przyspieszenie. No bo w tej chwili mamy, że coś, ostatnia dekada to było 4,8 cm, gdyby tak było przez wiek, to byłoby 48 cm, ale będzie przyspieszało. No, o ile przyspieszy, to jest też ciekawy sposób pomiaru, mianowicie ankieta wśród naukowców zajmujących się tym. Kazano naukowcom, wysłano ankietę do wszystkich, którzy publikowali na temat poziomu morza i duża część z nich odpowiedziała na tą ankietę i 90 osób i jeżeli popatrzeć na to, co odpowiedzieli, to jeżeli będziemy emitować właśnie tak, że tak powiem, bez specjalnego zahamowania, to jest ten ścieżka RCP 8,5, nie będę tłumaczył, co to znaczy, ale to właśnie jest taka business as usual, to będziemy mieli właśnie koło metra do końca wieku. Jeżeli się pohamujemy bardzo szybko i byśmy, że tak powiem, dotrzymali porozumień paryskich, to będzie mniej, pół metra. No więc to trochę od nas zależy, ale to było parę lat temu i myśmy na razie ciągle zwiększamy emisję, więc niestety, ale prawdopodobnie na końcu wieku będziemy gdzieś między tym pół metra a metrem.
Chyba, że rzeczywiście coś się stanie gwałtowne na tę chwilę, czego nie wiemy. Tu jeszcze więcej różnych prognoz, które mówią po lewej stronie, jak wzrosną temperatury. Też tego nie wiemy, bo to zależy od tego, ile wyemitujemy gazów cieplarnianych, a po prawej stronie, jak wzrośnie poziom morza. No i przy niektórych scenariuszach jest możliwość przekroczenia metra już w tym wieku. Z ostatniego raportu IPCC to znowu te same rysunki, ale zwracam uwagę na tą taką przerywaną linię. Jeśli by się coś zdarzyło na nadchodzenie nieprzewidzianego, w sensie, że zdestabilizowałaby się lądolód w zachodniej Antarktydy, co może się zdarzyć, ale nie jesteśmy pewni, kiedy to się zdarzy, to może mieć znacznie więcej, może mieć nawet 1,5 metra jeszcze do końca tego wieku. Więc trzymajmy kciuki, żeby to się nie zdarzyło, ale i tak będziemy mieli problem do końca wieku. Jak to będzie wyglądało geograficznie? Przez te efekty, o których mówiłem, między innymi właśnie, że mniej poziom morza rośnie wokół miejsc, gdzie się topi lód, czyli wokół Antarktydy i Grenlandii, najszybszy wzrost poziomu morza będzie w rejonach tropikalnych, czyli właśnie znowu ucierpią najbardziej ci, którzy najmniej zawinili, bo to nie oni te gazy cieplarniane produkowali. Natomiast północna, na przykład Europa, będzie miała 70% wzrostu globalnego, ale jeżeli popatrzymy na południowy Bałtyk, gdzie jesteśmy, to kolor jest taki złotawy, a to jest prawie 0,95. Czyli akurat w Polsce będziemy mieli mniej więcej to, co pokazano na tych wykresach, czyli możemy mieć metr do końca wieku spokojnie. Jeszcze pytanie, ile będzie sztormów? Tego nie wiemy, ale pokazałem też Państwu właśnie, że istnieją przesłanki, że NAO będzie coraz bardziej dodatnie, czyli coraz bardziej sztormowe zimy, więc możemy mieć przy tym wzroście poziomu morza jeszcze coraz więcej sztormów, a w sztormie mamy spiętrzenia sztormowe nawet rzędu metra dodatkowo nad to. I zakończę już Państwu ten wykład takim, że tak powiem, dość pesymistycznym pokazaniem. To jest po prostu z mapy, która zawiera dość dobrą topografię. Z strony, która na dole jest napisane, możemy się bawić podwyższając poziom morza. I to podwyższyłem o 2 metry. Dlaczego? Bo do końca wieku możemy mieć metr wzrostu poziomu morza. Na to nałożę sztorm z pierwszym sztormem 1 metr, będziemy mieli 2 metry. To jest pokazane, co by było zalane na końcu wieku przy takim sztormie, gdybyśmy niczego nie bronili. No oczywiście żuławy mają swoje wały i jeżeli te wały będziemy umacniać i podwyższać, to utrzymamy żuławy do końca wieku, ale jeżeli te wały zostaną przełamane, to praktycznie całe żuławy mogą zostać zalane w takim sztormie. Też duże rejony tam wzdłuż otwartego brzegu, czyli aż tam w stronę Ustki i tak dalej, ale powiększymy teraz jeszcze tutaj rejony Trójmiasta na końcu. To mamy powiększone, po prawej stronie mamy zalane Żuławy, po lewej stronie mamy Gdańsk, ale jeżeli ktoś zna geografię Gdańska, to widzi, że właściwie wszystko na wschód od linii kolejowej i głównej ulicy jest zalane, z wyjątkiem głównego miasta. Główne miasto, tam gdzie mamy główne zabytki, jeszcze ocaleje, one prawdopodobnie zostały zbudowane troszkę wyżej przez naszych, że tak powiem, przezornych przodków. Natomiast właśnie z głównego miasta będziemy patrzyli na zalane żuławy podczas takiego sztormu i na północ od głównego miasta też całe te rejony właśnie przemysłowe, portowe, tam gdzie mamy stadion, tam gdzie aż do parku Regana, skąd Gdańsk bierze 30% swojej słodkiej wody, też może zostać zalane w takim sztormie, więc to wszystko się może zdarzyć jeszcze w tym wieku w wyniku właśnie globalnego ocieplenia i zmian oceanicznych. A tak wygląda nasz statek z naszego Instytutu Oceanu właśnie podczas sztormu 4 stycznia 2017 roku przy zalanym nabrzeżu, więc takie rzeczy zdarzają się już obecnie, że nabrzeża są zalane. Jeszcze nie zawsze się wlewa do miasta, jeżeli to bardzo lokalnie, ale to też będzie się zwiększało z czasem. I tym niezbyt miłym akcentem chciałem zakończyć i polecić książkę Nauka o klimacie autorstwa moich dobrych znajomych naukowców Szymona Majnowskiego, Aleksandry Kardaś i dziennikarza Marcina Popkiewicza. Jest to dobre naukowo, ale w miarę popularnie napisane, tak na poziomie dobrego licealisty. A to te sylwetki to są właśnie autorzy patrzący na mapę wzrostu temperatur na świecie pod koniec tego wieku. I na tym chciałem zakończyć. Dziękuję bardzo. A to przy okazji zdjęcie. Też miałem przyjemność kiedyś rozmawiać z Gretą Thunberg i opowiadać może nie o wszystkim, tylko o fragmencie tego, co tutaj dla BBC. Dziękuję Państwu i do widzenia.